Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święty Jan Kanty, wyznawca. Grób. W kościele świętej Anny w Krakowie. Obraz. Przedstawia świętego Jana modlącego się przed obrazem Matki Bożej Bolesnej. Podpis pod obrazem tłumaczy się. Święty Jan Kanty, Polak, kapłan i profesor świętej teologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kanonizowany przez Klemensa XIII w roku 1767. Życie. Pochodził święty Jan z Kent. Ojciec, mieszczanin, oddał go do miejskiej szkółki na naukę. Gdy jednak poznał, że Jan jest zdolny i pracowity, posłał go na wyższe studia, do Krakowa. Po ukończeniu tychże został kapłanem. I sam potem uczył młodzież świętej teologii, w tej samej uczelni, w której i on sam się kształcił. Biskup krakowski, Zbigniew Oleśnicki, bardzo cenił Jana jako profesora. Po jakimś czasie przerwał święty Jan pracę nauczycielską i objął probostwo w Olkuszu, które prowadził 10 lat. Po ich upływie wrócił na nowo do pracy nauczycielskiej i w tym czasie odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej i do Rzymu. Po powrocie z tych świętych miejsc na życzenie króla Kazimierza Jagiellończyka wykładał religię i Pismo Święte synom królewskim, z których Kazimierz został świętym. Wśród ciężkiej pracy szukał pomocy u ukrzyżowanego Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej. Nabożeństwo to ukochał już w latach swych dziecięcych. Współtowarzyszami jego, z którymi najchętniej obcował, byli Melchior Gedroyć, od kanoników regularnych przy kościele świętego Marka, Stanisław Kazimierczyk, od Bożego Ciała, Izajasz Boner, od Augustianów i błogosławiony Szymon z Lipnicy. W 83 roku życia swego umarł Jan Kanty, a cuda, jakie się działy za życia jego i po śmierci, sprawiły, że papież Klemens VIII ogłosił go świętym w roku 1767. Legenda. Jak świętem było życie Jana Kantego, niech świadczy to, że już za życia Pan Bóg dał mu moc czynienia cudów lub sam raczył cudami zaznaczyć, jak bardzo Jana miłował. Gdy Jan Kanty, jako profesor najwyższej uczelni w Krakowie, oddał swój obiad ubogiemu, w cudowny sposób na stole znalazł taki sam obiad, jaki przed chwilą oddał ubogiemu. Pewnej nocy modlił się przed obrazem Matki Bożej o łaskę wytrwania w dobrem. Bał się bowiem ogromnie, by jakim grzechem nieskromnym nie obraził Pana Boga. Poczuł wtedy w sercu, że modlitwa jego została wysłuchaną, a równocześnie niebiańska postać włożyła mu na skronie wieniec z białych róż, jako znak czystości. Sierocie z Łobuzowa dzbanek, który rozbiła, cudownie skleił, a wodę zaczerpniętą z Rudawy w mleko przemienił. Jeśli chodziło o nauczanie dobrego życia swych uczniów, to sam Jan Kanty był nieprześcignionym wzorem. Nie mógł żaden uczeń gorszyć się z niego, a jeśli go chciał naśladować, mógł zostać świętym. Jedną z cnót, jaką polecał uczniom swoim, była cnota wspólnej miłości. Oto co pisał na ścianach swej celi. Strzeż się cudzej czernić sławy, bo ciężki grzech do naprawy. Albo strzeż się bliźniego zafrasować, bo niesmaczno go przepraszać. Modlitwa. Spraw prosimy, Wszechmogący Boże, abyśmy za przykładem błogosławionego Jana, wyznawcy, w nauce świętych postęp czyniąc,
i względem drugich miłosierdzie okazując, za Jego zasługami odpuszczenia grzechów naszych dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.